Dlaczego wy wzbudzacie taką niechęć? Dlaczego, powiedz mi? Kochanie, nie, niechęć? Dane, dlaczego właśnie myślisz, że... Niechęć? Dlatego, że nie wiem, dla masz duży biust, dużą nogę. Dlatego, że spełniam marzenia. Ale co to są za marzenia? Po kolei, od najmniejszych do największych. Ale jakie no marzenia? Że masz, że chodzisz na siłownię, że masz dużą nogę? Że chcę mieć piękną sylwetkę, że chcę pojechać na wakacje, że chcę zdać w końcu prawo jazdy i kupić auto. Że chcę być u Kuby. Okej. Okay. Ślub, rodzina, wszystko. To są nasze marzenia. Stary, to jest... I ludzie was za to nienawidzą? Nie, ale widzisz, teraz mówisz o tym, że nienawidzą, ale nie widzisz tego, że mamy największą moc w Polsce ludzi, którzy nas kochają. O tym się zapomina. Ty masz największą moc? Tak. Tak. Ależ ty jesteś... A ty jesteś narcystą. Ale Kuba, no albo się nie przygotowałeś do programu, albo nie wiesz, o czym mówisz. Statystyki mówią swoje. Statystyki ja się nie przygotowałem do programu. Tak, napisane się... jest Szymon Majewski i Dejno. Dobra, dobra. No ale no. No, to wiem, tylko co to znaczy? Co to znaczy, że dzisiaj nastąpiła taka bardzo, nie chcę mówić prostytucyzacja popularności. Każdy tak może być Tak, każdy. 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 Wystarczy, że... Każdy Jezu, też może przez widzę książkę. Papugę, która ja, Orzeszki, ma 250 milionów odświeżeń. No. Masz rację. No więc wiesz, to już nie jest sztuka. Tak, ale jeżeli posiadasz taki kontakt jak my, to ma sens. I właśnie to jest wybitne. Dobrze. Rozumiesz? No. Dobrze. Fajnie. A o co chodzi z tymi waszymi... Dane, to teraz twój facet, czy on ci w ogóle pozwala w domu mówić? Oczywiście. Pytasz cały czas mnie. Dobrze, Dane. Pytanie, o co chodzi, bo jeżeli już wchodzimy... Tomek, jesteś z nami, czy jesteś już przerażony bardzo? Nie, 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 słucham, podziwiam ten tatuaż tutaj na ręce. Zastanawiam się, czy on nie jest jednak przypadkiem trochę pedalski. Szczerze mówiąc, stary, masz na lewej łapie róże. To jest pedalskie, no. Po co tam ci ta róża? Oj, Kubuś, Kubuś. Dobrze, Dane. Musisz mieć swoją minutę, więc... Nie, dobra, Dane. Przemilczę. Ja mam, nie, Dane. Zrobiła się taka afera, to już będziemy mówili bardzo branżowo dla tamtego fanklubu, na temat twoich pośladków. Że czy ludzie dyskutowali, miliony Polaków dyskutowało płaskie, obwisłe, płaskie, nie płaskie, wyklęte, słabo wyklęte, czy tam jak to się mówi, wypięte. O co chodzi? Czy to są wasze problemy? Nie, to są problemy ludzi. A patrzysz na mnie znowu, widzisz? Albo masz zeza, stary. Boisz się mnie. Nie, no, cię, no, no pośladki. O co chodzi z tymi pośladkami? Czy to jest dzisiaj temat, który Polacy rozważają na Instagramie, na Snapchacie i na Facebooku? Czy laska ma wypukłą dupę, czy płaską dupę? Poruszenie. Referendum konstytucyjne. Mów. Ludzie wolą żyć życiem naszym niż swoim. Bo u nas łatwiej coś napisać, zhejtować, niż aha zrobić coś swoim życiem. Milion lasek ma płaską dupę, milion lasek ma celulit na dupie. Tylko widzisz, ludzie wolą... Powiedzieć coś nam. Nam. A dlaczego? Mają worek treningowy. Naprawdę? Mhm. Czy do tego się sprowadza? Tak. Tak jak dla nich, tych ludzi, którzy tu przyszli, podejrzewam w większości, jesteśmy może nie tyle co motywacją, ale fajnym obrazkiem do śledzenia, że chciałbym kiedyś mieć tak jak oni, chociaż pod jakimś tam względem, okay, jednym z wielu, tak dla wielu osób jesteśmy takim workiem na leczenie swoich kompleksów. Mhm. I z tego jesteśmy świadomi. Dobra, to nie jest tak, że mamy tylko fenomen.